obawy są nieuzasadnione, ponieważ świat techniki wybiega już w myśl ludzką i te urządzenia, które są zastosowane, będzie tak, że nie będzie żadnych skarg, żadnych uciążliwości i ta inwestycja na pewno się sprawdzi. Jest to najnowocześniejsza inwestycja w kraju, może nawet w Europie, może nawet na świecie. Przede wszystkim będą zadowoleni miejscowi rolnicy, bo będzie zbyt na zboże. My będziemy mieli zbyt na pasze, a zwierzęta, które tą paszę będą jadły, będą bardzo zadowolone i uśmiechnięte. Pracę w zakładzie znalazło blisko 150 osób. Wytwórnia składa się z dwóch linii produkcyjnych, pasz dla drobiu i trzody o łącznej wydajności 60 ton na godzinę. Na terenie strefy zlokalizowano też budynek administracyjno-socjalny. Budowa obiektu trwała zaledwie 2 lata, a jej koszt to 118 milionów złotych. Wytwórnia pasz to pierwszy zakład na terenach Pilskiej Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Wawelskiej.